Dyspozycja ich wzięła się na pewno z tego, że są bardzo ambitni, młodzi ludzie. Walczą o każdą piłkę, nie boją się, dużo biegają. Po prostu grają solidną piłkę ręczną i chcą walczyć, wygrywać. I myślę, że dlatego też na pewno sprawili dużą niespodziankę z Gwardią Opole. Był to mecz walki, oglądaliśmy, analizowaliśmy. Także głównie mówię, młodość i walka. Mocne strony to jest to, że są bardzo ambitni, walczą do ostatniej minuty, tak to było z drużyną Gwardii Opole. Lubią grać ostro w obronie, kontratakują, także bardzo szybko grają, szybką grę w ataku pozycyjnym. Przeciwnik na pewno groźny, trzeba bardzo solidnie się do tego meczu przygotować. Podejść do tego meczu, bo na pewno nie będzie łatwo. Taką mają samą szansę grać w finale jak my i na pewno do końca będą walczyć. No ja liczę osobiście, że jeżeli drużyna pokaże taką postawę, jaką pokazała w ostatnim meczu z Gwardią w drugiej połowie, no to heroiczna walka, niesamowita ambicja, za co im dziękuję przy okazji. Jak tak zagramy, no to powinno być dobrze, układać się po naszej myśli. W lidze wygraliśmy z Wybrzeżem dwa mecze, ale o tym już nie pamiętamy. Podchodzimy normalnie do tego meczu. Na pewno wszyscy są zmęczeni sezonem, zarówno my, jak i koledzy z Gdańska. Mecz walki na pewno to będzie. Cóż, trzeba zdobyć punkty i zagrać o finał.